Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2. Nastały mroczne czasy, król Chicera zginął, mamy problemy wewnętrzne i prowadzimy wojnę zarówno ze Szwecją, jak i z Rusią, która do tej wojny dołączyła, dlatego mogę zrobić tylko i wyłącznie jedno. Muszę się poddać, ale nie na zasadach takich, że powiem, że się poddaję, tylko po prostu zaoferuję rozejm. Stracę 100 prestiżu, to prawda, a mam tylko 200. Ponadto on zyska 50 prestiżu. Ja na tej wojnie nie zyskam nic poza tak naprawdę wkurwieniem, no ale muszę to zrobić, no bo nawet jeżeli zawołam wasala Bizancjum, to prowadzenie wojny w tym momencie jest bardzo ryzykowne, przecież moi wasale mnie nienawidzą, mogą w każdej chwili zabić mi Karolaka, a jak zabiją mi Karolaka, to stracę kolejne tytuły, no będzie bardzo źle, dlatego proponuję mu rozejm, no i tym samym kończymy pierwszą wojnę ze Szwecją, która no nie kończy się po naszej myśli. Chcieliśmy dużo, chcieliśmy fajnie, nie wyszło, niestety. Dobra, nasze armie możemy stąd wycofać, podobnie jak możemy stąd wycofać również armię naszych wasali. Okej, wojna handlowa Wendy szwedzkich dobiega końca, status quo antebellum. Pokój z tobą, przyjmuję twoją propozycję pokoju. Dobra, nasze armie muszą się wycofać. Przede wszystkim wycofamy armię naszych wasali, ponieważ ona stacjonuje... ona stacjonowała na tym, na terytorium, kurde, o dziwo Szwecji. Myślałem, że stacjonuje na terytorium naszym, ale widzę, że tak trochę pojebało mi się. No i ona była zarówno tu, jak i tu. No dobra, bywa. Obie armie anulujemy, no i stabilizujemy nasz kraj. Jak wygląda sytuacja? Sprawdźmy, jak się mają nasi wasalowie. Bardzo źle, bardzo źle. Co my możemy z tym zrobić? No przede wszystkim moglibyśmy zmniejszyć prawo jakieś. Na przykład zmniejszyć, nie wiem, Crown Authority albo to drugie. Cokolwiek zrobić, żeby tylko ich nie wkurwiać. Żeby tylko oni wiedzieli, że my jesteśmy takim królem cipą, że będziemy robić wszystko, co oni chcą. Oczywiście to są tylko pozory. My chcemy, żeby oni tak myśleli. Kolejna sprawa. Straciliśmy tytuł Królestwa Polski. Królestwem Polski rządzi teraz, no niestety, jakkolwiek strasznie by to nie brzmiało, rządzi teraz król problematyczny. Jest problematyczny. My rozwinęliśmy Kraków do niewyobrażalności. Wyobrażalnych rozmiarów, mamy tam wszystko, a nas przejebało do jakiegoś Wołgoszcza, który jest biedny, osaczony wrogami, no i ponadto nie mamy nawet tytułu Królestwa Pomorza. No jak można być tak grubym po prostu? I mamy też niebezpieczne frakcje, bardzo dużo niebezpiecznych frakcji. Pierwsza jest Król Potwór, władcą w Wendish Empire. Ja sam się dziwię, że on jeszcze żyje, ten jebany potwór przeżył dwie ciemnice, trzy wojny i starcie z dwoma królami i on wciąż ma w ogóle nadzieję na to, że zostanie władcą w moim wspaniałym królestwie. Dalej, jakie jeszcze niebezpieczne frakcje tutaj mamy? Ograniczenie władzy korony to nie jest niebezpieczne, to jest bardzo niebezpieczne. Niezależność, niezależność księżna Adleta. Ma ona 130% moich sił. Z tym się nie da walczyć. Z tym się po prostu nie da walczyć. To jest coś, co musimy szybko naprawić. Możemy wysłać jej, nie wiem, może wyślemy jej dar. Czym ona chce być? Skąd ona jest? Księstwo Smoleńsk. No, wyślemy jej dar. To polepszy nam troszeczkę relacje. Możemy dać jej jakieś ziemie, ale nie mamy żadnych ziem. To jest ten główny problem. My nie mamy żadnych ziem najmniejszych. Komu ty służysz? Ty służysz jej. Kto jeszcze tutaj w ogóle komuś służy? No... problem, no my nie mamy jej jak przekupić, nie mamy jej jak powiedzieć, że jesteśmy zajebiści. Możemy co najwyżej wysłać do naszego dyplomatę. W sumie to nie jest nawet głupie. Rada. Potrzebujemy kanclerza. Kto jest dobrym kanclerzem? Ty jesteś zajebistym kanclerzem. Zostaniesz więc kanclerzem. Proszę, mimo że mnie nie lubisz, błagam, musisz naprawić z nią relację. Marszałek. Kto zostanie marszałkiem? Dobra, wydawało mi się, ty masz 26 w dyplomacji. Chłopie! Zanim cię zakopię! 26 w dyplomacji! Kto to widział? Ty powinieneś fabrykować roszczenia na wszystko dookoła. Dalej. Marszałku, ty zostaniesz marszałkiem. Ty będziesz wspaniałym marszałkiem. Zarządca majątku pozostaje bez zmian. Zbieraj podatki. Tutaj zbieraj podatki. Wołgoszczu. Mistrz szpiegów na lawetach transportuje technologię, a ty, Jakubie, zostajesz nowym metropolitą. I nawracaj ludność tutaj. W Narwie. Dobra. Co dalej? Co dalej? No bo ciężko w sumie powiedzieć, co dalej. No jest ten problem. Możemy rozwinąć technologię. Jaką? Możemy rozwinąć na przykład ulepszone twierdze, infrastruktura miejska. To jest coś, co chcę rozwinąć. Nawet razy dwa. Dzięki temu będę mógł stawiać lepsze budynki. Mogę uzurpować sobie tytuły. Uzurpuję. Tym samym zyskuję teraz dwie nowe prowincje. A raczej no, dostaję nowych wasali. Którzy są nie moimi wasalami, tylko są wasalami, a nie, są moimi wasalami. A to źle. Bo zarówno ten koleś, jak i ten koleś powinien być wasalem króla Permu. I my sprawimy, żeby tak się stało. Dobra, musimy przynieść więzy wasalne. Czy mogę?
Aj, musi zostać przez mojego regenta. Głupi regent nie pozwala mi oddać tych dwóch wasali, trzech wasali nawet, królowi Permu. I ten król Permu będzie mnie przez to nienawidził. Kto jest moim regentem? Ty budzi chuju, ty. Ile ty masz lat? Karolaku, ile ty masz lat? 7 lat! Matko Boska, my nie przetrwamy, no nie mamy opcji. Ten głupi jełop, głupi regent nie pozwoli nam tutaj na żadne super mega zagrywki dyplomatyczne w postaci oddania tych terenów królowi Permu, żeby ten nas kochał. No chujnia z grzybnią, a może wielki turniej zorganizujemy. Wielki turniej zawsze pomagał. Nie możemy, bo co? Bo co? Bo muszę mieć przynajmniej 16 lat. No matko Bosko! Matko Bosko, niebezpieczne frakcje, co z tym nic nie zrobimy. Liczba roszczeń następująca. Możemy, mamy roszczenie do Satkundy, możemy walczyć o coś, tak? Mamy embargo, mamy roszczenie de jure do tytułu. O, a to ciekawe. Mamy trochę tutaj roszczeń do tego wszystkiego. Ale my nie chcemy kolejnej wojny ze Szwecją, my chcemy ustabilizować sytuację w naszym kraju, która jest beznadziejna. Jak ten koleś umrze, to co się stanie? Dziedzicem zostaje koleś z Korsunia, którego seniorem jest ktoś z Kijowa. Matko Boże, Matko Boska, Kijów zabierze mi ziemię. Co tu się dzieje? Dlaczego Ruś się taka duża zrobiła? Dlaczego powstaje mi tutaj powoli Rosja? Pytania bez odpowiedzi. To jeszcze. Dzieci niepodzielające opiekuna. No Karolak nie ma opiekuna. Trzeba go rozwijać. No niech ktoś go rozwija. Karolak, niech go rozwija... No nie wiem, kto jest taki dobry w zarządzaniu. Ktoś dobry, zajebisty w zarządzaniu. Ty masz same dobre cechy. Ty go... Ale ty go, Jelizaweto, cesarzowa, wdowa. Ty go będziesz rozwijał. Będziesz go rozwijała. Musisz go rozwijać. No musisz. Po prostu rozwinij go w najsłabszego władcę, żeby on dorównał Cikerze, który niestety poległ. Poległ w wojnie ze Szwecją o embargo. Ja rozumiem, poległ w walce o tron Szwecji, ale on embargo, walczył o pieniądze i zginął. No jak można zrobić takie coś po prostu. A właśnie, a propos tego czegoś, to my ostatnio, czy przypadkiem, mieliśmy ostatnio siostry, która nazywała się Opryszka, znaczy miała się nazywać Opryszczka, ale nazwałem ją Opryszka. Tak, i ona mnie nienawidzi. Dlaczego ty mnie nienawidzisz? Kim ty, kurwo, jesteś, że mnie nienawidzisz? Cikera, dlaczego umarłeś? Byłeś takim dobrym władcą, byłeś zajebistym władcą i umarłeś. No wziął i umarł. Jeszcze, kurwa, gówniak. Honorowe tytuły, to nas uratuje, to zawsze ratuje sytuację. Komanderze, kto chce zostać komanderem? Ty mnie nienawidzisz, ty mnie nienawidzisz, dlaczego ty mnie nienawidzisz? Dlaczego ty mnie nienawidzisz? No Tomaszu, może ty chcesz zostać komanderem? Patrz, jaki dobry komander! I ty zostaniesz komanderem Mszczuju. I jeszcze jeden komander w postaci Henryka Hilla, którym jesteś Henryk, książę z Norlandii. O! Moim zdaniem dobrze. Naprawdę nikt nie pamięta o tym, że mój ojciec był zajebistym królem? Naprawdę? Opiekunem łabędzi, kto chce zostać? Może ty chcesz Spermu dostać? Proszę, patrz. Może Szczęsny zostanie. O, Szczęsny został. Od razu mnie będzie kochał. No błagam, lubcie mnie. Wszyscy musicie mnie lubić. Wycofajcie się z tych śmiesznych frakcji, no bo widzicie, że to nie prowadzi do niczego dobrego. 112 sił seniora, no troszeczkę maleje, ale tutaj mamy teraz 60% sił seniora. Król Szczęsny, gnuśny. Ja, no jest źle, błagam, musimy naprawić z nią relacje, wysłać jej dary jakieś, nie możemy. Może gnuśnemu wyślemy, chwila, gnuśny może to chcieć. Wszystkim królom powysyłamy, ten nas lubi. Ten to jest nasz brat, który nas nienawidzi, z nim będą problemy, bo jest problematyczny. Ten nas też już lubi. I tak mu wyślemy dar. Masz 30. Ty też dostaniesz dar. Wszyscy dostaniecie dary. Bracie, kochajmy się. Nie nienawidźmy. Kochajmy się. Proszę, oto 130 dukatów dla ciebie. Kochajmy się. Jesteśmy rodziną. Nie dołączaj do żadnych dziwnych rzeczy. Ile ty masz w ogóle lat, braciszku? Problematyczny. Masz 4 latka. No to będziesz miał na zabawki, na jakieś tam swoje potrzeby, na dziwki, na koks. No będzie dobrze. Będzie dobrze. A ty, co to? Chwileczkę. Dlaczego ja jestem twoim w ogóle seniorem? Wszyscy biskupowie mi odpowiadają? Naprawdę? Tak działa? Ja jestem twoim seniorem. Dlaczego jestem twoim seniorem? Ty powinieneś być seniorem króla Pomorza. Chwila. Czy ja władam Pomorzem? Czy ja mam tytuł Królestwa Pomorze? Tak! Ja jestem królem Pomorza! Matko Boska. Dobra, czyli znajdujemy się na moich etnicznych ziemiach, dosłownie. No bo jak mówiłem, ja pochodzę z Pomorza. W sensie jako niedźwiedź. Czyli mam jednak tytuł jakiś królewski, tylko zamieniłem tytuł Królestwa Polski na tytuł Królestwa Pomorza. No śmierdzi, wolałbym, no szczerze powiem, że teraz wolałbym grać jako problematyczny, bo problematyczny... No właśnie. Jakim? Chwila. Problematyczny jest twoim dzieckiem?
dziedzicem, mów. Myślałem, że czytałem, że problematyczny jest twoim dzieckiem. Ja takie, jak to możliwe, co tutaj się wydarzyło, jak jakieś chore gówno, ale nie. Pondżama staje się miejscem wybuchu powstania chłopskiego. Chłopi komunistyczni chcą coś. Mój więzień doja... Niech tam gnije, nie będziemy rzucać nikogo do ciemnicy, mamy za mało lat, by rozumieć w ogóle tę zaawansowaną filozofię ciemnicy, rozumiecie? On ma dopiero 8 lat bodajże, tak? Dobrze mówię? Tak, jeżeli ten ma 5, to tamten musi mieć już 8. Tak mówi zaawansowana, moje zaawansowane obliczenia tak mówią. Może go po prostu uśmiercę, gdybym ja go zabił, wysłał go gdzieś na wojnę, zabił jakoś, to nie byłoby głupie. Ciężko stwierdzić. Dobra, nie, na razie zobaczmy, jak tam te frakcje maleją. Maleją, to jest dobre. Królowie wychodzą z tych frakcji. 86% sił seniora. Byleby nie wybuchło. Nie chcemy teraz żadnej wojny na terenie naszego kraju. W szczególności, kiedy mają odkryto spisek, w którym hrabia Tomasz Czerdyń stara się sfabrykować roszczenie do tyłu księstwo Chłynów. Czy to nie jest tutaj? No tak, to jest tutaj. To jest tutaj i on chce sobie... No nie, 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 niech tam gnije. Inaczej nawet, inaczej. Ja mam krucjata o zimie Jerozolima. Deus vult! Deus vult! Oj. Mamy kolejną krucjatę. No właśnie. Mam problemy. Ja bym chętnie na taką krucjatę poszedł. Pytanie tylko, czy mnie stać. Czy mamy ludzi, którzy tam pójdą? No niby 8 tysięcy plus 2 tysiące, no z 10 tysięcy żołnierzy bym tam podesłał. Na luzie. A wypadałoby w końcu odzyskać Zimę Świętą. Z drugiej strony sytuacja w kraju mówi, że nie jest za dobra. Może tak, wyznaczymy następcę. Wiem, co zrobimy! To jest genialne, genialne, problematyczne. Ty zostaniesz biskupem. Zostaniesz po prostu biskupem i taki chuj, i gówno będziesz miał. I się ciebie pozbędę. Tak, to będzie genialne. To jest genialny plan. Ja o tym wcześniej nie pomyślałem. Ale dalej. Dalej mamy te frakcje. Ten koleś dalej nie poprawił nam relacji ze Smoleńskiem. Tam dalej brzozę sadzą. W ogóle Smoleńsk zawsze jest problematyczny dla Polski. Więźniowie. Mam dobry dzień, więc tak. Ciebie za okupem. Dziękuję. Kto jeszcze za okupem chce wyjść? Ty za okupem. Nie, chwileczkę. Kim ty jesteś? Wódz Samodieja. Nie znam cię, ale wypuszczę cię za okupem. Teraz tak. Co my tu mamy? Tumlar. Uwięziono. No, nienawidzę. Cesarz Korea w Zdanej Empire zyskuje trochę gniewność. Nie! Karolak! Bez jaj! Znaczy, ty masz jaja, ale bez jaj, nie rób tak. Zostało mi się rózgą, ponieważ matka Jelizaweta niepokoi się o mój temperament. Twierdzi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Nienawidzę też her. Nienawidzę też her. Super. Uwolnimy więźniów. Nie chcemy ich tutaj. Uwalniamy ich. Weźcie, idźcie stąd. Wszyscy stąd wynocha. Papież umiera, no happens, jak to mówią. Uwolni tę postać. Regent nie chce jej wypuścić. Regent nie chce ich wypuszczać. Ale tego możemy wypuścić? Możemy. Wypuśćcie ich wszystkich. Ja ich nie chcę mieć w ciemnicy. Nie zasłużyli na taki los. Są jacyś w ogóle wikingowie. Weźcie ich stąd. Ja ich tutaj nie chcę, ale regent nie chce się zgodzić. Regent mówi, nie będziemy ich w ogóle tutaj tego, wypuszczać, bo to są więźniowie nasi. Gówno. Z przyjemnością informuję o powodzeniu misji, jaką czekała mnie w prowincji Narwa. Katolicy są teraz najsilniejszą wiarą w prowincji, tak? Pokaż. Dziękuję. Ej, panie. W końcu jest coś, czym możemy się pochwalić przed naszymi wasalami. Słuchajcie. Katolicyzm został po prostu nawrócony. Na północy, fajnie, super sprawa. Słuchajcie, wasalowie, fajnie. No mi się wydaje, że z tej okazji powinniśmy dołączyć do krucjaty i walczyć w imię pana. Ale kurde, boję się, bo mam dalej te niebezpieczne frakcje. Jak te frakcje wyglądają? 86% sił seniora. Niech ta frakcja zniknie, poprawcie relacje. Popraw relacje, masz 26 dyplomacji. Kto jest moim w ogóle panem od tego? Kanclerz 33, Z pewnością informuję o powodzeniu misji, jaka czekała mnie policji Tartu. Katolicy teraz na silnym mówią, ej, jak ty to szybko robisz? Kutwa, koleś, nie mów mi, że... rzeczywiście, dopiero co przybył i już nawrócił. Święty człowiek. Święty człowiek, wszedł i nawrócił. I tak trzeba było od razu robić, Dlaczego wcześniejsi doradcy tak nie robili? Ej, marszałku, dlaczego tak gówno robisz? Może ty weź nam troszeczkę trenuj wojsko, co? Na przykład, nie wiem, w naszej stolicy, w Wołgoszczu. Ktoś chce się hantajtnąć? Co się dzieje? Obyś żył w równowadze. Proponuję, by cesarzowa wdowa Elizaweta z Windish Empire wzięli... Chwileczkę, to jest moja matka. Czy on przypadkiem wtedy nie będzie jakiś tam... Co to ma być za... Co to jest? Dziedzic hrabstwo Kilia.
Kim ty jesteś? Kim ty kurwo jesteś? Kto jest twoim rodzicem? Twoi rodzice nie żyją. A to jest twój dziadek? Król Branimir? Branimir? No tak, będziemy mieli dalej sojusz z czym? Z Chorwacją, tak? To jest Chorwacja. No dobra, dobra, niech ona tam idzie. Jak to nie jest już opiekunem? Nie! Kurwa! Nie, ona poszła tam! Ty miałeś tutaj przyjechać! Matko, nie mam opiekuna! Matko, dosłownie! Matko, wracaj! Kto się nim zajmie? No i była taka dobra! Zasyf! Niech się nim ktoś zaopiekuje. Henryku! No, to ciebie tam nie dam, bo to widać, że jakiś taki dziwny jesteś. Weź, proszę. Ogarnij go. Tak, poprawiamy relacje, jest dobrze. Poprawiajcie relacje, ona będzie nas kochać. Ona ma aż dwie frakcje przeciwko nam. Czemu jest taka głupia atleta, czcigodna? Zabił cię, ruda, no czego oczekiwać? Jak ruda, no to wiadomo, że wredna. Wiesz, głupia szmata takich, to do ciemnicy bym wszedł takie. Po prostu, za to co robi. Żebym ja musiał poprawiać relacje z moimi wrogami. No jak tam wasza głupia krucjata? Wygrywacie, przegrywacie, zwycięstwo. Ej. Ja chcę dołączyć te krucjaty. Proponuję. Krucjata o Jerozolima. Błogosławię ciebie i twój dom. Przyjmuję twoją ofertę. I bardzo dobrze, ja tam idę wam pomóc. Nie będę siedział na dupie bezczynnie, kiedy oni walczą w krucjatach. Natychmiast. Wszyscy do krucjaty. Wszyscy do krucjaty. Halo? No. Łączymy się w jednym miejscu, panowie, i ruszamy do Ziemi Świętej. Nie będę obserwował, co się tam dzieje. Po prostu nie będą walczyć beze mnie. Polepszone relacje. Zajebiście. Frakcja powinna zniknąć. Tak! Kurwa, tak! Tak się robi. Przynajmniej jedna zniknęła z frakcji. Teraz trzeba się pozbyć tego szczęsnego, gnuśnego. Bo słusznie pisaliście, że jeżeli przywódca frakcji odchodzi z frakcją, to wtedy kolejny członek przejmuje kontrolę nad tą frakcją. Więc musimy teraz pozbyć tych królów. Więc, drogi przyjacielu, leć do króla. Do gnuśnego. Powiedz gnuśnemu, jakim zajebistym człowiekiem jest Karola, że to jest zajebisty aktor. To jest ktoś, kto po prostu urodził się po to, by po prostu być zajebisty. Po prostu, tak jest. No, wszyscy w jednym miejscu się jednoczymy. Dalej. Idziemy do Ziemi Świętej. Nie ma żadnego ale. To jest moja pierwsza decyzja jako władcy, jako 7-letniego czy 8-letniego malutkiego władcy, jako mała ameba. Decyduję, że ruszamy na Ziemię Świętą, żeby pomóc naszym braciom i siostrom w wierze. Chcę tam ruszyć i chcę wziąć w tym udział. Chcę tam mieć, kurde, swój zakon. Zakon wielkiego Karolaka, który będzie regularnie oglądał wszystkie komedie TVN-owskie z Karolakiem. Ja chcę tam ruszyć. 10 tysięcy żołnierzy powinno wystarczyć, moim zdaniem. Henryk, Tomasz i Ludwik. Ktoś dzieje. Katolicy, krucjata, Ziemia Święta, do końca. Papież odnosi zwycięstwo. Zajebiste. Pan zasługuje na uwielbienie. Co się stało? Co zyskaliśmy? Anglia tam jest. Matko Bosko. Tam jest Anglia. Jak szybko zmasakrowali. Bardzo szybko zmasakrowali. To by się tego spodziewał. No to odwołuję was, no panowie, no byliśmy na krucjacie, poszliśmy, sama nasza obecność wystarczyła, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jak tam w ogóle nasze relacje, panowie? Jak tam nasze relacje? Pokażcie. No wziąłem udział w krucjacie. Powinniście to szanować. Ej, dlaczego ja jestem władcą Królestwa Perm? Nie jestem. No, dlaczego ja mogę decydować o tym, jaka jest sukcesja w Permie i sukcesja w... Znaczy, po Pomorzu to się rozumiem, ale w Permie? Królewskie prawa z Perm. Chwileczkę, przecież ty jesteś królem Permu, prawda? Księstwo Chłynów. Mogę ci dodać? Mogę, ej. Ale ja bym chciał ci więzi wasalne przenieść więzi wasalne, zajebiście. Chciałbym, żebyś miał... Jak się nazywa? Czerdyń. O matko bosko, teraz sprawdzić tylko. To jest tak. Hrabia Tomasz Czerdyń i drugi to jest... No właśnie, tak. Hrabia Negoch, ten co mnie nienawidzi. I... Hrabia Negoch, to jest tak. Hrabia Negoch i... Tomasz. To ma być twój wasal. Więc tak. Więzi wasalne. Po kolei. Najpierw ten co mnie nienawidzi, bo ja go nie chcę. To jest koleś, który... jest twój. Dalej. Drugi to Tomasz. Tomasza też nie chcę. To jest człowiek, który ma rudą brodę, czyli wiadomo, jak to się zakończy. Doskonale! Większość ludności została nawrócona w Mińsku? Co? Jezus, jak ty szybko działasz, chłopie! Jak ty szybko działasz! Naprawdę. Ja jestem z ciebie dumny.
Weź, chodź, metropolito, nawracaj kolejną prowincję. Trzeba ich wszystkich nawrócić na katolicyzm. Papież musi nas lubić, papież musi nas wręcz kochać. Ale to nie wszystko, tutaj mamy jeszcze jakiegoś wasala. To jest hrabia Strasz. I my się nim zaopiekujemy w taki sposób, że damy go temu. Do widzenia. No i hrabia Strasz tutaj poszedł, musimy nowego marszałka wybrać. Nowym marszałkiem zostanie... To co stać nowym marszałkiem? Może ty? Hrabiu z Rostoka. Chociaż masz 7, ty masz 8. Patryku, jesteś nowym marszałkiem. Nienawidzisz mnie za to, ty chuju. No tak, bo chciałeś zostać zarządcą majątku. A ty jesteś lepszym wojownikiem niż zarządcą majątku. Jak ktoś potrafi przykurwić, to nie idzie na studia, żeby zostać doktorem filozofii. No kurde, no bez jaj. No, ogarnijcie, ogarnijcie. Tak się nie robi. Mam bardzo mało prowincji, tylko 3 prowincje na 9 maksymalnie. Trochę boli. Trochę bardzo, bo wypowiedzą mi wojnę i się skończy. Ej, co to za rewolucja? Ktoś, coś się dzieje w ogóle, jakaś rewolucja tam powstała. Dżihad! The holy city of Jerusalem, where the prophet was taken up the heaven, has fallen fiddles. He magnified all further down, 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 down. Rozumiem, że oni teraz robią swoją krucjatę, żeby odzyskać Jerozolimę. No, 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 happens, no. Anglia sobie chyba da radę, prawda? Anglicy, dacie sobie tam radę? Dżihad o ziemię świętą. Wielki kalif Hirza. What a terrible news! No, ja bym chętnie im pomógł. Meskitu. Ej, ilu tam jest kolesi w ogóle? Ja pierdzielę. Tam zaraz Ryszard lwie serce przypłynie, na pewno, ja to widzę. Mówię, kto rządzi tutaj? Leopard Gruby. O, kto by się spodziewał? Zamek Bejwa Dejan. Ten prawie zbudowali nową posiadłość w prowincji hrabstwo Tyr. Pozwolenie wydała szlachetnie urodzenia osoba Earl Sigmund Tyr. Ten potężny zamek wyznany będzie jako Bejt Dejan. Niech tam w ogóle niewierni. Czyli gdzie oni teraz są? Chwileczkę. Gdzie oni się teraz znajdują? Tutaj jest Tyr. Czyli tutaj mają swoje rzeczy tutaj, widzę. Budują, mają i budują. Jest, templariusze. Baronia Belfort. Tak, to rozumiem. Tak samo jak rozumiem to, że moglibyśmy porozdawać tytuły na przykład. Komander razy 2. Chcesz zostać komanderem? No przecież wiem, widzę, że chcesz zostać komanderem. A ty chcesz zostać komanderem? Chcesz zostać. Wierzę w ciebie. Chcesz zostać komanderem. Poprawiamy relacje. A koniuszym kto zostać? A może ty, królu Jakso? Wszyscy zadowoleni. Tytuły honorowe rozdane. Fajnie. Ale jak tam moi wasale? Czy kochacie mnie? Kochacie mnie. W miarę. Ujdzie. Nie jest tak źle, jak mogłoby być. Twoja mądrość i tościwe są legendarne. Odkryto spisek, w którym nawroja pora i stara się zabić cesarz... Co? No. Ktoś chce mnie zabić. Ktoś ośmiela się próbować zabić Karolaka. Chwileczkę. Gdzie jest ta szmata? Próbują mnie zabić. Mnie zabić. Czy ty się dobrze czujesz? Chciałbym, żebyś zakończyła spisek. Albo możemy cię uwięzić po prostu. Uwięzimy cię. Aha! Szmaciaro, chciałaś mnie? Mnie? Kurwo. Ty kurwo. No nie, nie będę się zabijał, ale... Do ciemnicy. Do ciemnicy z tobą. Nie będziesz mi tutaj grozić, że co? Grozisz mi? Ja ci dam. Kurwo, rude. Wszystkie, ale zauważyliście, że wszystkie spiski, które tworzą się wokół mnie, to są robione przez rudych ludzi? Znaczy, właśnie, oksymoron, rudy człowiek, nie? Ale no jednak, tak to wygląda. Przerażające. Ile ty masz już lat, Karolaku? Jak ty masz statystyki? 5, 1, 6, 4, 4? No. Zarządca Bożywoj ma kilka interesujących pomysłów na poprawę sytuacji gospodarczej. No, wydajmy pieniążki. Skoro ma kilka pomysłów, to wydajmy te pieniążki, będzie śmiesznie. Nie jesteś wojownikiem, nie jesteś dobrym wojownikiem, ale jesteś dobrym zarządcą, wbrew pozorom. Bardzo dobrym zarządcą. Bardzo mi się to podoba. Mamy prawe uwięzienie. Kto? Co? Co ty chcesz? Jaksa sperm. Ale jaką ty masz intrygę? A sprawdźmy, co ten król Jaksa próbuje działać? Coś przeciwko mnie? Jak przeciwko mnie, no to trzeba będzie przeciwdziałać temu. Jakso, co ty robisz? Król Jaksa. Fabrykować roszczenie. Fabrykuj. Mnie to tam interesuje tyle, co zeszłoroczny kutas na śniegu. Komander. Kto chce zostać nowym komanderem? Ty, widzę, że chcesz zostać nowym komanderem.
Bardzo dobrze. A opiekunem łabędzi? Kto by chciał zostać? Ależ widzę, że chcesz zostać opiekunem łabędzi. Bardzo dobrze. Kto nie ma opiekuna? Opryszka. Opryszko, nie masz opiekuna. A czemu ty mnie tak nienawidzisz? Czemu ty mnie tak nienawidzisz, kobieto? Weź ty się zajmij czymś konkretnym, no hello. Zrób sobie jakieś hobby, nie wiem, a nie, że mnie nienawidzisz. Za co ty mnie nienawidzisz? Jeszcze mnie nie poznałaś. Czy my kiedykolwiek się widzieliśmy w ogóle? Syn, kiedy w ogóle jesteś spłodzona? Przeanalizujmy sytuację. Chikara był na wojnie w Szwecji, ty powstałaś. No to jest trochę tak nie halo, no jak, kiedy? Którędy? Jak oni się tam dostali? Co, że ona ze sobą zabrała tej Szwecji? Nie rozumiem. Swoją drogą smutne, że Elizaweta gdzieś poszła tam daleko na Orzenek. Teraz mamy niby sojusz z Chorwacją, no śmieszna sprawa. Ej, właśnie, z kim mamy sojusze? To warto sprawdzić. Wysłaliśmy Elizawetę. To oznacza, że powinniśmy mieć sojusz z Chorwacją. A nie mamy! A nie mamy, nie mamy z nikim sojuszu. Śmierdzi problemami. Śmierdzi dużymi problemami. Jesteśmy osamotnieni w naszej nienawiści, którą darzy nas nasza wspaniała siostra Opryszka. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Nie wiem, ale grunt, że udało mi się poprawić relacje z wasalami. Przynajmniej tyle. Kochają mnie, większość przynajmniej, więc nie ma problemu aż takiego, jaki był. Jeżeli chodzi o niebezpieczne frakcje, no to one już nie istnieją. Krucjata została wygrana, Anglia daje sobie radę. Aha, no tak. No to sobie Ziemię Świętą podtrzymali Anglicy? Ajajajajajaj. No podludzie, no tak to mogę skomentować, no to są podludzie, to widać po prostu. Jak ja bym zdobył tę Ziemię Świętą, to ja bym tego nigdy nikomu nie oddał. No ale no jest jak jest, nic z tym nie zrobimy. Możemy co najwyżej zatrzymać teraz grę i powiedzieć wam, że ten odcinek jest już wystarczająco długi, więc mam nadzieję, że będziecie pamiętać o skomentowaniu odcinka, że będziecie pamiętać o ocenie odcinka, no i do usłyszenia w kolejnym materiale.